Dzień dobry, dziś gościem serwisu erawa.pl jest burmistrz miasta Rawa Mazowiecka, Piotr Irla. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie burmistrzu, dziś spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o inwestycjach, takich głównych inwestycjach w mieście. Jedną z nich jest zakończona i oddana do użytku hala sportowa przy szkole podstawowej numer 2. Kluczowa inwestycja w mieście, prawda? Tak, oczywiście. Jedna z najważniejszych, no i najdroższych inwestycji w ostatnim okresie po rewitalizacji, która kosztowała dużo, dużo pieniędzy. Sala gimnastyczna czy hala gimnastyczna przy szkole podstawowej nr 2 to jest dość kosztowną inwestycją. Przypomnę, że przeszło 15 milionów złotych kosztowała, z czego 10 milionów bez 50 zł to dofinansowanie z programu rządowego Polski Ład. Nie ma się czego Rawa wstydzić, jeżeli chodzi o sale sportowe. Już jesteśmy dobrze wyposażeni. Tak, już jesteśmy dobrze wyposażeni. Jest sala, ta hala sportowa przy szkole numer 2. Są boiska, jest boisko uniwersalne, wielofunkcyjne, o nawierzchni poliuretanowej. Jest również ze sztuczną trawą do piłki nożnej. Musimy jeszcze trochę zagospodarować teren, bo są jeszcze tereny zielone przy szkole podstawowej numer 2. No i musimy również zabierać się dalej za budynek szkoły, bo sporo się zadziało przy szkole podstawowej, przy budynku szkolnym, natomiast jeszcze została wymiana okien, jeszcze dodatkowe remonty. No i w przyszłości rozbudowa, bo mamy dokumentację na rozbudowę tej szkoły. Zgodnie z tą dokumentacją powstaną 4 dodatkowe sale lekcyjne i winda dla osób niepełnosprawnych, a to pozwoli na wyprowadzenie czy zlikwidowanie sal lekcyjnych w podpiwniczeniu. To jest taka idea, żeby w takim kierunku zmierzać, żeby podnosić te standardy nauczania. No dobrze, a jak już mówimy o sporcie, kolejną dużą inwestycją, ważną dla Rawy Mazowieckiej, sportową, jest budowa bieżni przy zamku. Tak, budowa bieżni przy zamku, czyli inaczej na stadionie miejskim, łącznie z przebudową budynku zaplecza socjalnego dla sportowców. Już podpisałem umowę, firma weszła na teren budowy. W tej chwili trwają prace archeologiczne w tej okolicy, w okolicy zamku. Tam spodziewamy się różnych artefaktów, więc pracują archeolodzy i za chwilę rozpocznie się budowa. Dwie branże, jedna sportowa, druga branża budowlana, tak stricte budowlana, i jedna ekipa wchodzić będzie na korytowanie pod bieżnię, podbudowa i później nawierzchnia poliuretanowa bieżni, a zaplecze to też ze względu na stan tego budynku w dużej mierze, w dużej części ściany będą rozbierane, wzmacniane fundamenty i nowy budynek powstanie, bardziej funkcjonalny, bardziej przydatny, no i oczywiście już ogrzewany ekologicznie, bo do tej pory był ogrzewany piecem węglowym. Powiedzieliśmy o tych technicznych aspektach budowy bieżni i tego budynku szatni. Jeszcze zostaje kwestia finansowa. Jaki to jest koszt dla miasta? Tak, bieżnia plus to zaplecze socjalne dla sportowców to również jest dość poważna inwestycja, jeśli chodzi o ten wymiar kosztowy. To jest 11 milionów złotych i z tego 8 milionów jest dofinansowania z programu rządowego Polski Ład. W sieci pojawiają się już pytania, czy ta bieżnia będzie dostępna dla wszystkich? Oczywiście, że będzie dostępna dla wszystkich. Też na pewnych zasadach, z pewnymi ustalonymi regułami. Stadion miejski jest zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i w takim kierunku zmierzam, żeby ten stadion czy obiekty na tym stadionie były dostępne dla wszystkich. Dla klubu sportowego, dla piłkarskiego klubu sportowego Mazowie, żeby była płyta boiska dostępna, a dla innych klubów
żeby były również te elementy dodatkowej infrastruktury. Tam będzie bieżnia, tam będzie skocznia dodatkowo, więc te elementy będą dostępne dla wszystkich. Dobrze, przejdźmy do kolejnej inwestycji realizowanej w Rawie Mazowieckiej. Remont pomieszczeń dla świetlicy środowiskowej, bo świetlica została siłą rzeczy przeniesiona z terenu szkoły podstawowej nr 2. Tak, w związku z całą budową sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2 świetlica tymczasowo została przeniesiona do pomieszczeń nad Urzędem Miasta przy placu Piłsudskiego 4, a w międzyczasie przygotowujemy docelową siedzibę, czy miejsce, w którym będzie funkcjonować świetlica. To jest dom parafialny przy Kościele Ewangelickim. Tutaj w porozumieniu z panią pastor na piętrze, czyli nad domem dziennego pobytu dla seniorów, przygotowujemy pomieszczenie dla świetlicy środowiskowej. Pani pastor miała, czy pozyskała pewne środki na remont części pomieszczeń. Miasto w tej chwili przejęło obiekt i dalej kontynuuje remont. Przygotowujemy się do tego, żeby w styczniu, na przełomie stycznia-lutego, a konkretnie w ferie zimowe, żeby przenieść świetlicę środowiskową już do nowych pomieszczeń. Duży jest to wydatek dla miasta? To jest spory wydatek dla miasta, bo określony jest na poziomie około 400 tysięcy złotych. Natomiast tak jak zawsze bywa na starych obiektach, starych budynkach, jak się ruszy jakiś element, okazuje się jeszcze dodatkowe prace do wykonania, więc można się spodziewać, że coś jeszcze trzeba będzie do tego dokładać. Ale również i trzeba będzie zakupić wyposażenie, bo to wyposażenie, które było w szkole podstawowej nr 2, przeniesione do Piłsudskiego, to już jest stare, zniszczone, wyeksploatowane, więc tutaj będziemy też starać się nowe umeblowanie, nowe szafy, nowe elementy zaplecza kuchennego. To trzeba będzie wszystko zakupić. Przenieśmy się teraz do innej części miasta. Parking przy ulicy Słowackiego, a konkretnie przy Urzędzie Skarbowym. Na jakim etapie ta inwestycja właśnie jest w tym momencie? Tam właśnie budujemy ten parking, o którym było od wielu lat mówiliśmy, który ma za zadanie odciążyć część centralną miasta, tu samo centrum, zwolnić trochę miejsc parkingowych. I tam jest budowany ten parking za Urzędem Skarbowym wraz z ulicą Radosną. To jest raptem około 300 metrów uliczki i z dojazdem do działek, które miasto kiedyś sprzedało pod budownictwo jednorodzinne. W tej chwili teren został już uzbrojony, wybudowana została kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg, ułożone zostały sieci oświetlenia ulicznego i jesteśmy na etapie wykonania budowy. Dodatkowo parking zostanie wyposażony w monitoring, tak żeby sukcesywnie powiększać strefę monitorowaną na terenie miasta, bo już to dostrzegliśmy, że gdzie wprowadzamy monitoring, tam ograniczamy różnego rodzaju incydenty wandalizmu i w takim kierunku zmierzamy. Na kiedy planowane jest zakończenie tej inwestycji? Mówię o Słowackiego, o tym parkingu i o budowie ulicy Radosnej. Do końca roku na pewno zostanie zakończone. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem serwisu e-Rawa był burmistrz miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.